Dzień dobry, kochani. Bardzo na wstępie proszę wszystkich niecierpliwych, którzy galopują od razu do wybranego rozkładu, żebyście dzisiaj wysłuchali mojej przedmowy, albowiem będzie się tyczyła rytuałów, jakie będę dla Was wykonywała, bo nie wszyscy oglądali biesiadę. I tutaj będzie ważne info. Co do rozkładu, powiem najpierw, oczywiście, że będzie dzisiaj przekaz od przodków, bo nasze słowiańskie dziady, święto zmarłych, Samhain, tuż przed nami, jakkolwiek w jakiej kulturze to się nie nazywa, a łączy się to również z rytuałem, jaki będę dla Was wykonywała. Więc przekaz od przodków to dziś. Natomiast co do rytuałów, po pierwsze chcę powiedzieć, że rytuał dla wszystkich tych, którzy wpłacają na wsparcie kanału w tym roku, subskrybują, piszą komentarze, lajkują, jakiekolwiek wsparcie by od Was nie szło tutaj na rozwój kanału YouTube, ja wykonam rytuał w Sylwestra, albowiem nie będę szła nigdzie na Sylwestra, alienuję się. Sylwester będzie taki bardzo duchowy i wtedy wykonam taki dziękczynny rytuał dla Was w Sylwestra, żeby się Wam darzyło, żeby się Wam spełniały sny, marzenia w takiej intencji rogu obfitości, tak to powiem, na następny rok dla Was. A ten rytuał, o którym teraz chcę powiedzieć, drugi, tyczy się wszystkich tych z Was, którzy chcą wziąć udział w grupowym rytuale, który odbędzie się w noc z 1 na 2 listopada, to znaczy ja go będę wtedy robić. Wy w tym czasie nie musicie robić nic, następnego dnia zapalacie świece, ale wszelkie info będziecie mieliście już oczywiście podane nawet wczoraj na moim kanale. Ja to jeszcze ogłoszę oczywiście na Facebooku pewnie raz i drugi. Cena tego rytuału to jest 29 zł i 29 groszy. Wszelkiego rodzaju wpłaty, gdzie macie i co robić, całe know-how dostaniecie na maila. Jeśli chcecie rytuał w intencji, nie powiedziałam najważniejszego, w intencji oczyszczenia, uwolnienia od wszelkich kodów, programów, blokad, które czujecie, że coś Was więzi, męczy, dręczy, to będzie taki najlepszy czas jest właśnie teraz na wykonanie takiego rytuału, więc będzie to intencja uwolnienia od wszelkich negatywnych energii, kodów i programów, plus intencja, prośba o wsparcie przodków, no bo z przodkami pracujemy, boż to ich czas. Podkreślam, nie jest to wywoływanie duchów, tylko to jest praca z Waszym rodem. Wszelkie know-how, co i jak, dostaniecie na maila. Gdzie wpłacać, też dostaniecie na maila, żebyście nie słali tutaj na wsparcie kanału, bo to zupełnie nie tędy droga, że tak powiem, bo ja muszę mieć rozdzielone, co na rytuał, żebym wiedziała, ja muszę pokupić dary i tak dalej. Więc chętnych proszę o wysyłanie poprzez formularz kontaktowy, który znajdziecie na mojej stronie aylamedium.com, takiego zgłoszenia. Cześć, Ayla, chcę wziąć udział w rytuale Samhain, intencja Wam już jasna, czyli jest to oczyszczenie od negatywnych kodów, programów i blokad, plus prośba o wsparcie i opiekę przodków. No, to powiedziałam chyba wszystko, to co trzeba było powiedzieć, ważnego na dziś. I oczywiście teraz będziemy... nie powiedziałam jeszcze jednego, kochani. Tutaj czeka z boku świeca i nie tylko. Bo ja, żeby podejść do tego rytuału na Samhain, to muszę już teraz otwierać pole przodków, jakby co sukcesywnie, będę się starała co drugi dzień. Świeca intencyjna, żeby Wasi przodkowie mnie usłyszeli. Kadzidło Milarepa to jest takie kadzidło, które zawiera w sobie 113 naturalnych składników, zioła, kamienie mineralne. Ono jest robione w taki bardzo fajny sposób. Ja lubię takie kadzidła i to jest jakby też przy okazji uwolnienie od negatywnej karmy. Ja będę dla Waszych przodków palić co drugi dzień takie, powiedzmy sobie tutaj, ingredienty, żeby mnie usłyszeli w dniu rytuału, który ja będę dla Was wykonywała. Mówimy o Samhain, tak? Więc to jest, jak to się mówi, grube przygotowania. I tu jest jeszcze oczywiście miska, to pójdzie do karmnika dla ptaków, bo poprzez ptaki, jak to się mówi, dokarmiamy naturę, dokarmiamy siłę naszych rodów i ptaki zaniosą moją prośbę również do Waszych przodków poprzez wymiary. I to będę czynić sukcesywnie.
podkreślam co drugi dzień, jeśli mi się zdarzy, że nie, to co trzeci, to czasem mogę to zrobić raz na 2-3 dni, tak to powiem, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, że praca, przygotowanie do tego rytuału, który dla Was robię grupowego, już teraz trwa i to nie jest tak, że machniemy jednej nocy i to wszystko. No i teraz będziemy, kochani, czytać podpowiedzi od Waszych przodków. Ci, którzy nie biorą udziału w rytuale, również te podpowiedzi są ważne dla Was, bo tu po prostu pole przodków przemawia. I kochani, cóż my będziemy mieli za karty dzisiaj? Słowiański tarot legend, wyrocznia duchowych zwierząt, takie cudo do nas przybyło dzięki Waszym wpłatom na wsparcie kanału. Tarot in between, to też dzięki Waszym wpłatom na wsparcie kanału, bardzo serdecznie dziękuję. I będzie z nami wyrocznia czysta magia. Takie energie się dziś zaprosiły. A zobaczymy teraz wybór. Już Wam mówię, tadam, jaki będzie wybór. Kochani, dla hardkorów, którzy się nie boją wylinki węża, to jest rozkład numer 1. Tu jest w woreczku wylinka węża. Podkreślam, to jest wylinka. W humanitarny sposób nikogo się nie zabijało. Wąż sobie ją po prostu zrzucił. Dziękuję panu hodowcy, który mi ją podarował. Mądrość węża. Popatrzcie na Beruesku Lapa, na energię kundalini, która jest przedstawiana w formie węża. Więc dla tych z Was, którzy już nie boją się, nie straszą się jak gdyby energii węża i nie demonizują jej, rozkład numer 1, albo dla tych, którzy po prostu kochają węże, bo jest to część natury, rozkład numer 1, rozkład numer 2, piękna muszla, rozkład numer 3, nie wiem, czy tu będzie widać, znowu nie zagra pewnie kolorami, bo tu jest cień w tej, to jest, kochani, labradoryt, ale dzisiaj on chce być taki czarno-błękitny, nie pokaże nam złotych i srebrnych swoich refleksów, niemniej jednak. Kochani, kto potrzebuje do wyboru, niech sobie zatrzyma na pauzę po prostu wideo, bo wiecie, prawda, wiecie jak wybierać. Powoli nie, tylko intuicja Wam podpowiada w ciągu pierwszych 2 sekund, czyli wciągacie powietrze, zamykacie oczy, wypuszczacie powietrze, otwieracie oczy i to, na co padła Wasza powieka, co Was ciągnie, to jest Wasza intuicja, podpowiada Wam, gdzie będzie przekaz dla Was. Kochani, jeszcze na sam koniec i na sam początek odpowiadam, że wszyscy ci, którzy chcą sesji prywatnej ode mnie, proszeni są pisanie na formularz kontaktowy albo na WhatsApp. I tam po prostu zadajcie pytanie, hej Ayla, jak z terminami? Na pewno się dogadamy. Rytuały magiczne, jeśli wykonuję, a wykonuję je bardzo rzadko, wykonuję zawsze po uprzedniej diagnostyce. Nie jestem zwolennikiem wykonywania 1000 rytuałów, jestem zwolennikiem pracy nad sobą, wykonania jednego rytuału i podążania za jego energią. Od razu podpowiadam, czyli nie pracuję z ludźmi, którzy nie chcą ze sobą pracować, tylko oczekują cudów w stylu Hollywood, weź podaj, zrób wszystko za mnie. Nie pracuję z takimi ludźmi, kochani. Ale to nie gniewajcie się, mówię po prostu jak jest. Od serca i od duszy wszystkich Was kocham, a teraz przechodzimy do rozkładu. 1, 2, 3. Jedziemy. Rozkład numer 1. Witajcie moi wężowi przyjaciele, ci, którzy nie boją się cudownej energii kundalini, eskulapa, uroborosa, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli nazwać. Wąż to ten, który przynosi nam mądrość, mądrość ziemi, mądrość wcieleń. Zatem rozkład numer 1, chylę głowa przed Waszą odwagą, bo kiedyś jak rozkładałam te łuski węża, zostałam spostponowana w komentarzach, że to jest nieładne i tak dalej. No, wszystkim, jak to się mówi, nie dogodzisz, ale moim zadaniem jest siać wibracje, które mają uczyć ludzi, że nie ma w tym wszechświecie i w naszej galaktyce, i na naszej Ziemi istot odrażających, nawet skolopendry, mam tutaj taki kamień, potrafią pokazać nam swoje piękno. To wszystko zależy od punktu widzenia. Dobrze, coś mi kazało tak powiedzieć, więc powiedziałam coś. Już widzę, że idzie przeze mnie energia Waszych przodków. I powiem szczerze, że zatyka mnie trochę głos jakby gardło.
Więc rozumiem, że ich jest dużo i chcą dużo, jak to się mówi, wypowiedzieć przeze mnie. Idzie mocna energia od kręgosłupa przez czakrę serca, więc ja wiem, że to jest tak zwane podłączenie, ale nie jest to, umówmy się, nie żadne opętanie i tak dalej, tylko wiem, że podłączają się mocno, żeby popłynęła przeze mnie pieśń, którą chcą powiedzieć. Tu będzie mocno, bo to jest rozkład dla bardzo świadomych, to ja już czuję. Dobrze, patrzmy zatem podpowiedzi od Waszych przodków. Najpierw tutaj zaglądniemy, co wyrocznie mają do powiedzenia. Orakuł czysta ma... Ha, kochani, my mówimy o przodkach, a tu pierwsza karta Ancestors, czyli przodkowie. Więc oni już pokazują Waszą ogromną jakby więź. Myślę, że w tym rozkładzie będzie ogromny odsetek, o ile nie wszyscy, osób, które świadomie w ten czy inny sposób kultywują, pracują z energią rodu, jakby nie jeden raz być może już jakieś tam robili nie tylko oczyszczenia, ale pamiętajcie, że oczyszczenia nie są jedyną kwintesencją pracy z rodem. Ród to nie tylko z całym szacunkiem dla tej energii, to nie tylko coś, co potrzebuje oczyszczania Waszego, czyli bez przerwy wchodzenie w stajnię Augiasz, ale to również potężne drzewo, które chroni, daje potoki zdrowia, daje informacje poprzez sny, daje narzędzia, daje wiedzę, daje DNA, daje ciało, daje mądrość, która płynie poprzez komórki DNA ciała i tak dalej, i tak dalej. Wasi przodkowie są przy Was, to widać. No i jeszcze ukryte familiary, czyli po prostu tu świat przodków, który mówi, że w dodatku po mojemu to oni nawet podarowali Wam sporo tak zwanych zwierząt opiekuńczych na tym subtelnym planie, które w jakiś sposób Was prowadzą poprzez sny, poprzez wizję, poprzez opiekę nad Wami. Czyli macie tutaj, Ród wysłał swoich consigliere, tak byśmy to nazwali, jak to się mówi do Was. I to jest mocny przekaz, który mówi, że absolutnie, ale to absolutnie macie ochronę przodków. Więc jeśli ktoś będzie jeszcze uczestniczył w rytuale, o którym mówiłam na początku, tym, który ja robię na Samhain grupowy dla Was, to moim zadaniem będzie po prostu, jak to się mówi, popchnąć tą intencję, natomiast oni są otwarci i gotowi, w ogóle po mojemu to dają tą opiekę i ochronę. Więc jeśli już, to jak to się mówi, ja ruszę Wasze ewentualnie kody, gdybyście chcieli brać udział w tym rytuale. Jeśli nie, to ja tu absolutnie, jak to się mówi, nikogo nie, wiecie, nie przyciskam do ściany, tylko mówię, dla tych z Was, którzy biorą udział w rytuale, to po mojemu to już widać, że Wy tą opiekę macie, że ja jej nie muszę szczególnie wypraszać, więc jakby u Was rytuał pójdzie jakby wir głównie na usuwanie negatywnych kodów i programów, jeśli takowe są. I co tutaj jest podpowiedź od Waszych przodków? Słuchajcie świata zwierząt, bo jakby oni, nie zawsze, świata zwierząt, który przychodzi do Was plakatem, we śnie, mignie Wam jakieś zwierzę, na które szczególnie zwracacie uwagę, nie wiem, idzie Pani, do mnie na przykład niekiedy mam taki dzień, że ja widzę szczególnie na przykład ludzi tylko z białymi psami. No po prostu na mojej drodze. Rozumiecie, jak to się mówi, wychodzisz na miasto, psów może być w każdym kolorze od czarta i trochę, a ja jeden, drugi, trzeci, biały pies, biały pies, biały pies. No to wypada się wtedy podrapać po głowie, zaznaczyć sobie ten fakt w podświadomości i patrzeć, co to jak gdyby wnosi w naszą przestrzeń. Jak gdyby róbcie sobie taki moment jakby współpracy z Waszymi przodkami, że jeśli widzicie szczególnie jakieś zwierzę i znaki, słuchajcie, można popatrzeć w sennik, można popatrzeć w archetypy, ale szczerze to najpierw popatrzcie, co archetypy czy senniki, ewentualnie czy opisy zwierząt mocy mówią, a potem zróbcie sobie uwagę w Waszym dzienniczku, jeśli takowi posiadacie, albo w podświadomości, że w tym a w tym dniu, nie wiem, widziałam tyle to a tyle białych psów i był to dzień, czy był to dzień szczęśliwy i następne po nim, czy chciałbym mi na coś zwrócić uwagę i utwórzcie jak gdyby własny kod dostępu, bo tu jest wiele podpowiedzi przez zwierzęta, jakie oni do Was wysyłają, wręcz jakby się porozumiewali z Wami i w świecie realnym i na planie subtelnym, czyli w snach, w tym, że nagle, nie wiem, wyrzucają Wam jakieś reklamy
Albo jedziecie autem i nagle nie wiedzieć czemu rzucacie okiem gdzieś wysoko w górę i widzicie jastrzębia. Ja tak miałam jadąc kiedyś, dawien dawno, jakby autem, co się popatrzyłam w górę, w różnych punktach Polski, jakiś jastrząb był nade mną. Idealnie zrozumiałam, o co chodzi, ale pozwólcie, że nie podzielę się tutaj z Wami. Natomiast tu chodzi o to, tak do Was mówią przodkowie, jest opieka, jest mądrość, jak to się mówi ich, i jest mocna więź, absolutnie mocna więź. Nie gniewajcie się, że mówię do Was wężowi, ale mówię to z takim całym, jak to się mówi, szacunkiem, bo tu jest ta mądrość. Po mojemu ludzie, którzy wybrali ten rozkład, nie boją się, nie demonizują nie tylko węży, ale i również tego, co nazywamy pewnego rodzaju siłami, czy też swojego cienia się nie boją, ale potrafią wykorzystać jego potencjał, jakby uduchowić, udomowić, uściskać i wycisnąć jego potencjał na maksa. I dlatego tu jest takie mocne pole współpracy z przodkami. Podkreślam, są przy Was, podkreślam, zwierzęta są również Waszymi przewodnikami, zatem pewnego rodzaju otoczenie wokół Was, na planie subtelnym, tak bym to sczytała, o tym mówią przodkowie, jest wypełnione tym, co Wicca nazywa familiarami, a my nazwiemy po prostu naszymi zwierzętami mocy. Ja przypominam sobie moment, kiedy jakby wychodziłam do śmietnika, był to poranek w centrum miasta. Śmietnik był w takim, jest jakby tak jakby w poddaszu bloku wielopiętrowego był i tam był przycupnięty nietoperz. On nie miał prawa tam być. Ja go zauważyłam, chociaż oczywiście był tak maleńki, przycupnięty w rogu, jakby gdzieś tam nad drzwiami, ale z boku, że nie miałam go prawa zauważyć, bo on się prawie jakby zlał z murem, z tym wszystkim, co tam było, no i sobie próbował przetrwać. Ale ja też wiedziałam, że to jest wiadomość. Jakby pamiętajcie, zawsze moment, kiedy stykacie się z jakimś zwierzęciem, które szczególnie zwraca Waszą uwagę, jest pewnego rodzaju wiadomością. Jakby właśnie, jeśli mówimy o takich energiach, które tutaj mamy i nie mówimy, że trzeba o jej chodzić i jakby, wiecie, wzrok mieć jakby wyczulony, to nie na tym polega. Ten moment, kiedy Wasz wzrok sam coś złapie, kiedy Wasza podświadomość Wam podpowie, kiedy natykacie się na coś, co zwraca Waszą szczególną uwagę, to są podpowiedzi od Waszych przodków, ale oni są przy Was, oni Was prowadzą. I tutaj jest tak, jakbym powiedziała, wiecie co, nie musicie się chwalić w komentarzach, ale do mnie idzie wiadomość, że w Was nie ma lęku przed śmiercią. Tu jest zaświaty i nie mówimy tu, jesteśmy przed Samajnem i nie mówimy to nie jest wywoływanie duchów, to nie jest straszenie się, tylko Wy jak gdyby w Was, przy takiej energii w Was nie ma lęku przed śmiercią. Wy wiecie, że śmierć to tylko brama, przejście i że śmierci tak naprawdę nie ma. No oczywiście, że jest w naszym ludzkim świecie, ale śmierć jakby daje nam życie w tym drugim świecie i ona jest tylko bramą. Tu jest coś takiego jakby, to mi już mocno Wasi przodkowie powiedzieli. A poza tym pokazują mocne wsparcie. No a poza tym zobaczmy, co orakuł zwierząt w takim razie tu podpowie. Żółw. Powolni i wytrwali wygrywają wyścig. Flaming. Otwórz się na to, co pomiędzy, i mrówka, czas na wspólne działania. Ja Wam powiem, jak ja widzę te zwierzęta mocy, albowiem ja jakby zwierzętami, ze światem zwierząt mocno jestem, jakby mocno czuję. I pozwolę sobie popłynąć w tej interpretacji w ten sposób. Popatrzmy najpierw na flaminga. Flaming to przede wszystkim przepiękny ptak, taki kolorowo-magiczny, taki nieziemsko-rajski, który jest uosobieniem, jeśli mówimy o zwierzę mocy, jest uosobieniem strumienia czystej, uniwersalnej miłości. Zatem ten ptak przyszedł do Was, abyście posłuchali wszystkiego tego, co mówi Wasze serce. Abyście wiedzieli, że tam, gdzie Wasze serce, tam Wasze szczęście. Ale podkreśla on, tam, gdzie Wasze serce nie dlatego, że chcecie uszczęśliwiać innych, nie dlatego, że chcecie złożyć się na ołtarzu, w ofierze dla innych, bo chcecie się w ten sposób
nie wiem, upewnić w tym, że będziecie kochani czy dowartościowani, tylko mówi: rozłóż skrzydła i posłuchaj tego, czego chcesz naprawdę. To jest podpowiedź od zwierząt mocy. Przy tym flaming, który stanął na środku tego rozkładu, mówi: o, to jest zwierzę, ptak, przepraszam, no dobrze, nie pogniewa się, że mówię o nim zwierzę. Cudowny ptak, który stojąc na jednej nodze, potrafi trzymać idealną równowagę. Flaming to jest ptak, który lata, który brodzi po wodzie, który chodzi po ziemi i który ma kolor słońca. W nim są wszystkie cztery żywioły. Zatem coś jak smok, tylko upierzony. Energia flaminga, dostojnego, przepięknego, barwnego, taki, który zatyka wdech w piersiach, jest w Was i on mówi: bądź kreatywny, bądź pasją, bądź twórcą, nie bój się współpracować z innymi. A poza tym śpiesz się powoli, jak mówi żółw. To są rady od totemicznych na dziś, na tu i teraz, jak to się mówi, zwierząt, które wyszły do Was. Żółw mówi dosłownie, żółw ma pamięć ziemi. Każdy żółw, podobnie zresztą jak wąż, ma pamięć ziemi. To są zwierzęta starożytne, prehistoryczne, pradawne. Żółw wie wszystko od zarania po kres dziejów. Ale jego mądrość polega na tym, że on wie, że tak naprawdę dokładnie czas jest na naszej planecie, ale go nie ma. Żółw mówi: śpiesz się powoli. Żółw mówi: masz swój pancerz, który zawsze Cię ochroni, bez względu na to, w jakim środowisku pływasz. Zatem uwierz w siebie, że już jesteś asertywny, że nieważne, że nie masz kłów i pazurów, ale masz swój pancerz, który Cię chroni. Ten pancerz, tak a propos, zapewnia też i ród. A mrówka, która nam tutaj wyszła, każe popatrzeć Tobie na swoje możliwości w ten sposób. Jeśli nadal uważasz, że jesteś mały czy niewielki, to zwróć uwagę, poczytaj o mrówkach, zwróć uwagę, jak one potrafią wszędzie dotrzeć, jak one potrafią przenosić ciężary ileś tam razy cięższe niż w ogóle ich subtelne ciałko, jak one potrafią współpracować. Fakt, że mrówka mówi o tym, że nie bój się postawić na innych. Ja nie mówię, że musicie pójść w tłumy współpracy. Niemniej jednak to jest ten moment, kiedy Wasi przodkowie podpowiadają Wam, że wypadałoby już wejść w jakieś kooperacje i współpracę i jakby dobrać sobie jakieś mniej lub bardziej małe, większe, średnie, duże, jak uważacie, grono doborowych współpracowników, bo mrówki to te, które pracują. Raczej nie mówimy tu o przyjaźniach. Podpowiedź jest mrówka, to jakby oczywiście przyjaźnią, ale my tu przede wszystkim mówimy o pracy. Te dwa zwierzęta mówiły również o czymś innym, ale i o tym też. Natomiast jeśli chodzi o pracę, przyszedł czas, podpowiadają Wasi przodkowie, kiedy już wypadałoby sobie nauczyć się dobierać tych, którzy gdzieś tam będą z Wami w jakiś sposób współpracować i postawić na to, oczywiście mądrze, bo tu poprzez jakieś wspólne działanie może się rozszerzyć Wasz potencjał. Tak jakby coś chciało przyjść do Waszego życia, mówi ten świat zwierząt absolutnie. I teraz popatrzmy podpowiedzi od tego tarota słowiańskiego. Pan Twardowski, mag. Swoją drogą pan Twardowski czyta tutaj jakiś cyrograf, cudownie. Król buław, dziewiątka buław, dziesiątka denarów, jeszcze raz karta rodowa, więc wychodzą jak byk i as pucharów. Z pełną miłością, kochani, po pierwsze bije od tego rozkładu coś takiego. Wielce magicznie, wasz ród wam podpowiada, że ten czas Samhain. Nieważne, czy będziecie brali udział w rytuale ze mną. Jeśli nie bierzecie, to zróbcie rytuał na uwolnienie od wszelkich właśnie negatywnych kontraktów, paktów i tak dalej, które kiedykolwiek tam gdzieś w różnych wcieleniach zawieraliście, a które mogą wybrzmiewać. Podkreślam negatywne, bo my się tak nie bójmy, że ojej, jeśli milion lat temu ja obiecałam jakiejś duszy, że w tym wcieleniu jej pomogę, nie wiem, tam przyjdziesz do mnie i pomogę Ci, podniosę Cię i niekoniecznie tam, rozumiecie, będę żądała za to milionów dolarów. To nie jest nic negatywnego, bo być może ta dusza dla mnie zrobiła również coś takiego, a nawet nie być może, tylko na pewno. Natomiast my tu mówimy o paktach, aktach i kontraktach, które gdzieś tam jakby
mogą być tak jakby już przestarzałe, wybrzmiałe, niekoniecznie rozwojowe. I to warto w tym czasie, podkreślam, Samhain, dziady nasze, noc z 1 na 2 listopada, podczas gdy dziady przechodzą w noc zaduszną, to wtedy warto robić jakiś rytuał taki uwolnienia, bo tu przodkowie mocno podpowiadają i będą Wam w tym mocno pomagać. Po asie pucharów i po dziesiątce denarów będą z Wami. Wasza intencja to jest brama, która otwiera. Energia podąża za uwagą i ród pomoże, jak gdyby poprzez w ciele, w biopolu, jak gdyby usunąć te ewentualne, to co nazywamy, takie piecząteczki, które mówią, że tam jest kontrakcik, czy tu jest kontrakcik i tak dalej. To jest po części dla niektórych z Was informacja, ale ci, którzy będą czuli, że coś jest na rzeczy, to mnie usłyszą i usłyszeli. Na drugim poziomie świadomości te karty podpowiadają nam o tym, że czas, przodkowie Wasi mówią, czas już, aby wziąć życie, odpowiedzialność za życie i za wszystko, co robicie, w swoje ręce. Nie mówię, że nie jesteście odpowiedzialni, ale tu jest jakieś takie wezwanie, manifest, mak, król buław, dziewiątka buław. To jest wszystko to, co mówi nam o tym, że zacznij zarządzać, zacznij menedżerować, zacznij śmiej śmieć. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Nie bój się pokazywać swojego profesjonalizmu, nie bój się wytyczać swoich granic, nie bój się przecierać nowe ślady, nowe ścieżki, nowe prądy, nie bój się korzystać z potencjału wewnętrznego ognia, zobacz, co Ci w żyłach gra, a po magu, mag to jest ten, który mówi chcę, mogę, potrafię. Mag ma wszystkie instrumenty do tego, mówię o człowieku, który wylosował taką kartę, ma wszystkie instrumenty do tego, żeby zaistnieć, zadziałać, coś zrobić, przebić się, mało powiedziane, po takich kartach jeszcze dodatkowo król buław i dziewiątka buław, ma wszelkie instrumenty do tego, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna, która mnie ogląda, żeby wyjść na jakiś wyższy stopień tego, co nazywamy przejawieniem pasji, energii twórczej ognia, czyli menedżerowaniem swoim życiem na każdym poziomie, co się przekłada na dziesiątkę denarów i na asa pucharów, czyli na wzrost tego, co nazywamy materializacją wszystkiego tego, co kocham w swoim życiu. Wszystkiego tego, co kocham w swoim życiu. Rozkład przepiękny i on Wam mówi o tym, że przodkowie wspierają Wasze działania. Więc jeśli czegoś chcecie, to zacznijcie czynić, a oni będą Wam wydatnie pomagać. Podkreślam, nie bądźmy roszczeniowi. To nie chodzi o to, że czemu żeście za mnie tego czy tamtego nie zrobili. To są podpowiedzi. To są subtelne interwencje. To jest ochrona na subtelnym planie od jakichś negatywnych energii. To są miliony różnych rzeczy, ale to nie znaczy, że oni zaraz wszystko załatwią. Natomiast tutaj absolutnie podpora jest i prowadzenie mocne jest. Zobaczmy teraz, co Tarot in between nam podpowie, czyli ten, który dostaliśmy dzięki Waszej hojności, zresztą podobnie jak te karty cudownych zwierząt. Pozwólcie, że ja złożę je na chwilę, żebyśmy in between widzieli lepiej, dobrze? Bo tu ważne podpowiedzi idą, przodkowie i familiary na chwilę tu. Dziewiątka mieczy, dziewiątka idzie na dziesiątkę, bo to jest tarot pomiędzy, rycerz pucharów, królowa pucharów, brzemienna, w cudowne jakby projekty, czwórka i piątka buław. Siódemka i ósemka buław i szóstka i siódemka miecz. Kochani, ten tarot pomiędzy przypomina Wam, to jest taki dziwny tarot, tu jest energia dwóch kart w sobie, jakby wiecie, złączona. On mówi coś takiego. To jest podsumowanie tego, co do Was mówiły te karty i niech płynie ta pieśń przeze mnie. Już czas ubić wszystkie Twoje lęki. Dziewiątka mieczy, na to idzie dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy mówi finito, la comedia, ale faktycznie to jest dead i out, ale w tym momencie to jest dead i out Waszej dziewiątki mieczy, czyli już czas ubić wszystkie Twoje lęki. Nie znaczy, że ich nigdy nie będziesz słyszał, posiadał i tak dalej. Chodzi tylko o to, żebyś ubił w sobie do cna, wytrzebił tą potrzebę nadstawiania ucha tym lękom, słuchania tej radiostacji. Uwielbiania jej, nakręcania się, pogrążania się w nią. Przychodzi do Twojego życia jakiś twórczy moment, brzemienny w skutkach po mojemu, za którym po rycerzu pucharów
podążysz z pełną miłością. Królowa Pucharów jest tutaj brzemienna. Słuchajcie, nie będę odmawiała nikomu, kto ogląda, a kto długo czeka na dziecko, to między nami mówiąc, tu może być tak, że również jak gdyby ta ciąża, jak to się mówi, przyjdzie. Ale ogólnie mówimy tutaj o jakimś brzemiennym projekcie, który jest z miłością, jak gdyby w tobie, w twojej duszy, już od dawna pielęgnowany i on chce zaistnieć, on chce się urodzić w tym życiu. Nie bój się konkurencji, nie bój się konkurencji, absolutnie. Aczkolwiek jest taka dorada w tych kartach, że w momencie, gdy wchodzisz w jakieś podłe, niskie środowiska czy wibracje, które no, czujesz, że nie tam twoja droga, to nie ulegaj, nawet gdyby ci twój projekt mówi, przejdziemy, nie boimy się konkurencji, ale nie wiąż mnie z środowiskami, które są, rozumiecie, jakby niegodne mnie, jakby nie za wszelką cenę, my to i tak osiągniemy, natomiast uciekaj od sytuacji, które próbują cię wmanipulować w coś, co jest jakieś tam śliskie, rozumiecie, jakby takie niekoniecznie fair. Uciekaj od takich ludzi, od takich struktur. Tutaj ten moment szóstka mieczy idzie na siódemkę mieczy, czyli tak jakby wręcz, jakby rozumiecie, ucieknij przed tym, ucieknij w ten czy inny sposób. Wyjdź po angielsku z jakichś takich otoczenia ludzi, czy też jakichś takich sytuacji, które powodują, że czujesz się nie tak. Tu jest jakaś taka podpowiedź, być może na teraz, być może na przyszłość, żeby takich unikać, żeby nie kusiło, że no kurczę, w imię poświęcenia dla tego projektu, no to nie wiem, przymknę oko i wejdę do grupy, która jest dla mnie jakaś tam, nie wiem, obmierzła na przykład, tak? Nie, ten projekt mówi nie tędy droga. Projekt waszego życia, może nie jeden, bo to chodzi o to, że ja mówię o projekcie, natomiast tu może być, jak gdyby to podpowiedź traktujcie albo jednostkowo, jeśli macie jakiś jeden moduł, projekt, który was nakręca, ale to może popatrzcie na to też metaforycznie, że to może się tyczyć wielu tych spraw, które wasza świadomość, podświadomość, dusza, czyli nadświadomość kocha i chce, żeby się urodziły w tym życiu i w tym świecie. Coś, co już jak gdyby marzycie, pragniecie od dawna, to się chce urodzić. Tylko tu jest jakby ten moment. Sięgamy szczytów. Nie boimy się zdrowej konkurencji. Nie boimy się. Kochani, miałam kiedyś cudowną dziewczynę na wróżbie, która mówiła, że ona chce robić podcasty. I głos przepiękny. Ależ jaki głos? I specyficzny głos, i nie każdy musi kochać każdy głos, ale to naprawdę głos, który jest charyzmatyczny i cudowny. I ona lubi te podcasty, i ona lubi podcasty kryminalne, ale zaczęła się blokować tym, że jest dużo osób, którzy już to robią. Kochani, jest dużo kucharzy, jest dużo biznesmenów, jest dużo malarzy, jest dużo kowali artystycznych, jest dużo pisarzy. Jest dużo restauratorów. Tak, zawsze ich będzie dużo. Natomiast jeśli coś kochasz całym sercem i duszą, ty, nie to, że narzucił ci to system, że to nie ma mowy, żeby to nie wyszło. To tylko chodzi o to, nie bójmy się konkurencji, pokaż prawdziwą siebie, nie naśladuj nikogo. Znaczy inaczej, możesz się tam wzorować jakby i tak dalej, ale pokaż prawdziwego siebie. Pokaż to po prostu światu. Nie cały świat cię musi kochać. Kochani, na mój głos. Jedni mówią, że mam cudowny, drudzy mówią, och, jakie tutaj, wiecie, jakby niekiedy leciały niefajne, niemiłe komentarze. No pomijając to, że głosu, jak to się mówi, głosem nas obdarza Stwórca, no to rozumiecie, nie każdemu się to może podobać, jakby. Natomiast no, kwestia tylko kultury osobistej innych osób, które na przykład mówią, no nie moja wibracja, nie mój dźwięk, odchodzę, a ludzie o braku kultury zjadą cię, żeby poczuć się lepiej i myślą jeszcze dodatkowo, że zepsują ci dzień. Rozumiecie, o co tu chodzi? Popatrzcie na tą kartę, bądźcie ponad tym. Nie bójmy się zdrowej konkurencji, nie bójmy się zdrowej krytyki. Natomiast na wszelkie plugastwo świata tego, bądźcie ponad tym. Niech oni się w tym swoim sosie, jak to się mówi, gotują i tak dalej. W ogóle na to nie zwracajcie uwagi. Róbcie swoje. Róbcie swoje, lśnijcie, kwitnijcie. Będzie, po prostu tu będzie cudnie, chciałoby się powiedzieć. I taki przekaz dla was miałam. I taki przekaz dla was miałam, kochani.
No i oczywiście na sam koniec wszystkim Wam życzę przepięknej, magicznej soboty, wieczoru sobotniego, oczywiście weekendu również. No i co? I do zobaczenia na moim kanale YouTube. Pozdrawiam! Rozkład numer 2. Muszla, energia oceanów, wód, mórz, naszej głębi emocji, naszego ciała astralnego. Zobaczmy, co ten rozkład podpowie nam. Podpowiedzi od Waszych przodków, podkreślam. Kochani, najpierw orakuły, potem tutaj tarot słowiański, a potem in between, czyli pomiędzy tarot, da nam ogólne podsumowanie tego, co ja tu będę mówić. Wiedzcie, że ja muszę to powiedzieć, nie wiem dlaczego przy tej grupie, ale jeśli jesteście nowi, to wiedzcie, że ja zawsze czytam pole dla danej grupy, to przeze mnie przepływa i jakby nie umiem powiedzieć, dlaczego ja niekiedy muszę pewne rzeczy powiedzieć. Jeśli rozgaduję się o jakichś tam sprawach, które tłumaczę poprzez przykłady, na przykład ze swojego życia czy inne, to wiedzcie, że to nigdy nie dzieje się tu bez przyczyny i bez powodu. Tak jakby przekładajcie to metaforycznie do swojego życia. Nie wiem dlaczego, ale musiałam to komuś tu powiedzieć. Okej, dobrze, popatrzmy zatem, co orakuły. Płonący człowiek, ręka przeznaczenia, rytuały, ochrona, jasność. Kochani, przodkowie Wam podpowiadają, przed sabatem Samhain, przed naszym, no to jest jakby łączy się z naszym świętem zmarłych, przez Słowian zwanych dziadami, gdzie indziej powiedzmy sobie w różnych kulturach różnie zwany moment, ale to jest moment, kiedy czasy bramy zaświatów są jakby subtelne, cieniutkie, kiedy nasi przodkowie mogą przyjść nie tylko z radą, ale i z pomocą bardziej niż kiedy indziej. A oni Wam tutaj podpowiadają, żebyście przed tym świętem wymietli, dosłownie jeśli trzeba, to nawet spalili, jak macie możliwość, nie wiem, robię teraz ognisko rozpalić i gdzieś coś spalić, no to nie wszędzie można, ale wręcz tu jest jakby usuń z Twojego życia, spal wszystko to, co stare, niepotrzebne. Mówimy tutaj może o przedmiotach, które zalegają, nie wiem, na strychach, w piwnicach i tak dalej. To już popatrzcie, jak to się mówi, co Was od dawna korci, że coś powinno, jak to się mówi, odejść raz na zawsze z Waszego życia, bo to jest energia, która Was blokuje. Mówimy, zróbcie, będziecie wiedzieli, co do kogo przemawia. Przegląd szaf, które już od dawna Wam mówią, że coś tam trzeba. Grupa, która ma usłyszeć, usłyszy. Ci, którzy nie muszą z szaf niczego wyrzucać, usłyszą. Garaże, piwnice, półki i tak dalej. Wasi przodkowie mówią, zrób miejsce na nowe. A jeśli już żywcem wszystko wysprzątane, to zrób na kartce. Albo jeśli się nie boisz, tylko błagam, nie magia wudu i lepienie kukiełek, które mają Ciebie lub kogoś ukatrupić. Nie o tym tu mówimy. To zrób nawet jakąś słomianą, jak to się mówi, jakby słomiane coś, ludka i tak dalej. Albo napisz na kartce wszystko to, co powinno odejść z Twojego życia i spal to. Zutylizuj to. Jeśli robisz kukiełkę, to po prostu wyobraź sobie, że w niej są, nie wiem, wszystkie Twoje przywary, jakieś lęki, pasożyty umysłu, depresje, choroby, czy co tam wrzucić do worka, nie życząc nikomu. I niech ta kukiełka wszystko w sobie, jak to się mówi, zbierze i spal ją w kominku, w ogrodzie, jeśli możesz i tak dalej. Oczywiście powinna być z ekologicznych materiałów, ale zrób to przed tym świętem. Jakaś moment wielkiej ochrony, tu jest kruk i ręka przeznaczenia od przodków pokazana. Jeszcze mało tego, ten portal, który tu widzimy otwarty. Gdybyście zrobili to jakby z intencją, żeby przodkowie pomogli, żeby wszelka ta gęsta, negatywna energia odeszła z Waszego życia, będzie to na pewno bardzo, bardzo mocne. Ale podkreślam, sprzątanie, to co mówimy, jeśli Cię korci od dłuższego czasu, nie wiem, zalegają Ci jakieś tam 2 tuziny butów albo 2 pary butów, które już od dawna chcesz wyrzucić, bo 20 lat nie nosiłaś albo 5, ale myślisz, że może się przydadzą. Albo w piwnicy, albo gdzieś tam.
tony słoików, których nie używasz. Oni mówią, czas, żeby to odeszło, takie energie. Ja mówię metaforycznie, popatrzcie na to swoim śmigłym okiem, co tam w waszym życiu, co uporządkować jeszcze. To jest ten moment. Jeśli będziecie brali udział w rytuale Samhain, który ja dla was wykonuję, o którym mówiłam na początku, tam w wprowadzeniu do tych rozkładów, to oczywiście, że moja intencja, jak to się mówi, zahacza o to również i bez wątpienia zadzieje się tak, ale tu jest mocne, do tej grupy jest mocne wezwanie. Nie liczcie tylko na to, że ktoś za was musi posprzątać i pozamiatać. Nawet gdybyście zamówili ten rytuał u mnie, jakby nie musicie, ale mówię do tych osób, które jeśli nawet zamawiacie ten rytuał u mnie, to nie uciekajcie przed wyrzuceniem z tych piwnic, bo o tym jest jakby tutaj, rozumiecie, piwnice, szafki i tak dalej, ta energia musi odejść z waszego życia, podpowiadają. Czyli u was jakieś generalne porządki w tej grupie, w świadomości, w podświadomości, w szafach, w piwnicach, na strychach i tak dalej, zróbcie przegląd, albowiem magia wszechświata, fizyka i wszelkie inne prawa uczą nas, że w puste miejsce musi przybyć coś nowego. Jeśli macie tak zatkaną jak gdyby tą całą energię waszych pomieszczeń, umysłów, świadomości, a może tak jak mówimy piwnic, nie wiem, tam składzików, jakieś garnki poprzeglądajcie, stare porcelany, wytłuczone kubki uszczerbione i tak dalej. No chyba, że tak coś kochacie i to pije, jakby jest to z wami, że czujecie po sercu, że nie, jak to używacie i to kochacie, to nie, ale mówimy coś, co zalega, co już wiecie, że milion lat nieużywane, gazety i tak dalej. Absolutna czystka. Mówią, spal to, wręcz tak jakby. Spal to, zrobi się miejsce na nowe. I to poważnie tak jest. Jakby często bierzemy taki moment w życiu, kiedy coś nas korci, żeby powyrzucać, że chcemy jakby zrobić porządki, że tak czujemy, że się dusimy w tej energii. Aż o to chodzi. To jest ta podpowiedź dla was. I ona jest bardzo mocna tutaj od przodków, więc moim zadaniem było tylko przekazać jakby to info. Co wy z tym zrobicie, to już wola wasza, ale przodkowie mocno mówią, będziemy pomagać. Kruki, ptaki, które przez niektórych tak demonizowane, no bo Hitchcock nakręcił tam mnóstwo, jak to się mówi, a i w ogóle horror je lubią, prawda? Natomiast to są przemądre ptaki, kruki, wrony, pamiętajcie, wszelkie te, które nam kraczą, które się wydają takie straszne, bo mamy je zakodowane tak przez filmy niestety, to wiedzcie, że to są wielcy czyściciele świata tego, wielcy mędrcy, którzy przenoszą mądrości między wymiarami. One tu wam przyszły, żeby podawać wam jakieś podpowiedzi, że przyszedł czas tego oczyszczenia. Gdybyście na przykład palili gdzieś tam, jeśli możecie oczywiście w waszych miejscach zrobić ognisko i spalać jakieś niepotrzebne właśnie tam powiedzmy sobie rzeczy, takie, które możecie spalić w ognisku. I gdybyście zobaczyli jakby latające kruki wokół i kraczące, to nie kojarzcie z tego z niczym złym, tylko to jest moment, kiedy przodkowie wam przynoszą wiadomość, że jesteśmy z tobą i dobrze, że to zrobiłeś. To jest jakiś krąg, jakiś cyrk. Popatrzcie, jakby tu jest ta energia, nawet tak jakby fiolet i czerń, nie wiem, czy to widać, bo nawet świeca, którą ja dzisiaj przygotowałam, zawsze się dziwię na tą kamerkę, bo ona jest granatowa, a to tak naprawdę jest fiolet i to taki bardzo, bardzo fioletowy. Okej, no musicie mi uwierzyć, że tu jest fiolet na tej karcie, dużo czerni i popielu, czyli jakby przez ten portal fiolet, energia oczyszczająca. Mocno, chcę jak gdyby wszystko co gęste, żeby z waszego życia odeszło. Bardzo wiążący czas nas wszystkich i ten rok jest szczególnie jakby takim momentem, kiedy planeta podnosi wibracje, my podnosimy wibracje, więc tym bardziej należy, warto, może nie należy, bo zrobić jak uważacie, ale warto korzystać z tych portali, które będą otwierane i które chcą pomóc wam zutylizować tą gęstą, niepotrzebną energię w waszym życiu. Teraz popatrzmy, co tutaj zwierzęta mocy powiedzą. Bizon, no już jest nieźle, po prostu. Obfitość wszechświata zadba o ciebie. Lew, bądź szczodry duchem. I kot, no nie ma innej rady. Bizon bizonem, zaraz do niego przejdę, ale bizon to siła. Natomiast siła jest w kotowatych, tak bym powiedziała u was. Jeśli byśmy patrzyli na totemiczne zwierzęta, wiedzcie, że lew, kot, tygrys, puma, jaguar, wszystko to, co ryś, nie wymienię tu wszystkich, ale kotowate bardzo, ale to bardzo wam, jak to się mówi, pomagają w ten czy inny sposób, na subtelnych planach, w waszych snach i tak dalej. Siła
Bizon to siła, to pewność, to energia ziemi, idzie w te kotowate. Trzeba wiedzieć, że kot to taka energia, która spotyka, jeśli spotyka nas w snach, na płaszczyźnie astralnej, to on potrafi się przemykać. Koty i kotowate to te, które chodzą między wymiarami i zawsze tam są. Kot, nawet jeśli jest u nas w życiu, gdzieś tam w domu, to on i tak widzi jak gdyby wszelkie portale i poza nimi. I ta energia tych zwierząt mocno Was wspomaga, więc chodzi o to, że nawet jeśli nie jesteście posiadaczem kota, no, lwa i tak dalej, to wiedzcie, że jeżeli, nie wiem, zdjęcie, foto albo jakiś moment, kiedy kot do Was przychodzi i miauczy, to on Wam chce przekazać jakąś informację przez ogródek, od sąsiada i tak dalej, to są jakieś zwierzęta, które Was mocno wspierają na obecnym etapie życia. Bizon, moje ulubione zwierzę, podobne do tura pradawnego, podobne do naszego żubra, które łączy w sobie pogardę do wszystkiego, co... pogardę do... nie boję się tego słowa, pogardę do wszystkiego, co wydawałoby się silniejsze od niego i drapieżne. I nie boimy się tu przy tym zestawieniu tego powiedzieć, bo pewnego rodzaju łagodność, która mówi, że ja tak czuję, że w Was jest taka... drapieżne zwierzęta, umówmy się, nie bójcie się ich, ale Wy macie taką naturę pogodnego stoika, który mówi, że ja pierwszy nie zaatakuję. Ja jestem pewny swojej siły. Ja twardo stąpam nogami po ziemi. Ja nie boję się stanąć nawet w obliczu lwa, smoka i tak dalej w obronie siebie, swoich wartości, swojej rodziny. Innymi słowy, nie mnie będzie ktoś tam w kaszę dmuchał. To jest wielka siła. Ale pamiętajcie, że bizon to również to zwierzę, które kroczy, użytkuje swoją energię w jaki sposób? W taki sposób, że zrywa się do biegu tylko wtedy, gdy to konieczne. On ma swoje tempo. Być może dla innych wydaje się to tempo jakieś nie takie, za wolne i tak dalej. Natomiast tu jest podpowiedź dla Was, że mimo tego, że czasami zmysły by się chciały wyrywać gdzieś tam, powiedzmy, do przodu, żeby już coś się zadziało, pamiętajcie, że wszystko u Was to jest tempo, które należy utrzymywać, albowiem waga i odpowiedzialność, jakaś tutaj rzeczy, które będą się działy w najbliższym czasie wokół Was, jest duża. Tutaj nie należy źle użytkować swojej energii. Bizon to ten, który nie zrywa się do biegu, bo tam, nie wiem, coś patyczek strzelił, albo wszyscy inni lecą, bo jest wyprzedaż. Nie. On podąża w swoim kierunku ze stoickim spokojem i tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba, tam powiedzmy, tam stado poderwie do biegu albo sam gdzieś tam przebiegnie, ponieważ wie, że energię należy oszczędzać i dobrze nią gospodarować. Takie jakieś mniej więcej tu są dla Was podpowiedzi, przy czym te kotowate mówią, żebyście postawili mocno na swoją indywidualność. Kotowate to indywidualiści. Taka jakby kompilacja tych kart przeze mnie tutaj przepłynęła. Teraz zobaczmy, co słowiański tarot nam podpowie. Król buław, wow, był w poprzednim rozkładzie, ale w innej pozycji. As pucharów, szóstka pucharów, ciekawie. Wow, trójka pucharów i siódemka mieczy. Kochani, Wasi przodkowie mówią Wam coś takiego. No i w ogóle przekaz, który przeze mnie płynie. Było dużo bolesnych i jadowitych sytuacji w Waszym życiu, które uderzały w Waszą czakrę serca. Być może nawet sami sobie nie potraficie wybaczyć czegoś. Być może przychodziło to od innych ludzi, być może jedno i drugie. Być może Wasze serce, te trzy miecze i ta siódemka mieczy mówi o pewnego rodzaju, wiecie, takich jak ja mówię, no tutaj samooszukiwaniu, albo oszukiwaniu przez innych, albo samooszukiwaniu samego siebie. Tu jest dużo takich energii, które mówią, co było, to było. Kochani, Wasi przodkowie, dlatego chyba Wam kazali palić to wszystko. Ile będziesz obwiniał jeszcze, czy tam pamiętał uraz do innych, a być może do siebie, a być może jedno i drugie. Innymi słowy, jeśli tam siebie jeszcze śmiecie obarczać, czy tam jakby sobie wyciągać po raz kolejny rzeczy, za które już milion razy odpokutowaliście w Waszym życiu, to wiedzcie, mój ulubiony przykład, że nawet gdyby Was
nie życząc nikomu, wyjmuję to spod działania prawa, ale pokażę przykład. Jeśli was sąd ziemski za coś skazuje, to odsiadacie swoje, a potem ten wyrok się zamazuje i nikomu nic do tego, co wyście zrobili, tak? A jeżeli wy zamierzacie, mówią te karty, jakby biczować siebie i innych, zwróćcie uwagę na to, tak jakby do końca świata, że jeszcze mało, to wiedzcie, że dość już tego, mówią te karty, dość już twojej pokuty i być może dość już pokutowania innych. Spójrz w inną stronę. Jeśli człowiek jest niegodny, to powinien odejść z twojego życia. Jeśli coś zrobiłeś, zadośćuczyniłeś, zrozumiałeś, odżałowałeś, przebolałeś, to odpuść sobie i innym. I ruszaj w kierunku swojego asa pucharów. Przypomnij sobie, kim jesteś i kim zawsze byłeś. Tu jest wielkie wezwanie do przebudzenia, panowie, panie, żeby oferować swoją miłość przede wszystkim sobie, ale być może najbliższemu swojemu otoczeniu, temu, które tego warte, a być może wreszcie poszukania tej bratniej duszy i nie mówienia sobie, że już jestem, nie wiem, za stary, za stara, nie taki, nie taka, że już przeszło tam 20, 30, 15, 7, 8, albo że tyle razy w życiu mi nie wyszło i tak dalej. Tu jest coś takiego, ofiaruj komuś miłość. Może być na początku kot. Ale jak to się mówi, przypomnij sobie, kim byłeś i tak dalej i idź po to. I w ogóle, jeśli to zrobisz, to wielkie misterium, którym jest Święty Graal, komunia twojego serca, as pucharów, rozkwitnie w twoim życiu i chodzi o to, moje znowu ulubione, nie czekaj na miłość, nie szukaj miłości, bądź miłością. O, wtedy ona cię znajdzie. Ona, on, ono i tak dalej. Mówię to z całym szacunkiem i z pełną pokorą do tematu. Przestań się dręczyć siebie i innych, kochani. Wręcz jakby przestań dręczyć siebie i innych. Odpuść to. Przypomnij sobie, kim byłeś teraz i u zarania dziejów. Ofiaruj światu to, co masz najpiękniejsze. Pokaż wszystko to, co kochasz. Bądź sobą. Iskrz. Błyszcz. Nie bój się przejawiać serce w codziennych, jak to się mówi, czynnościach i działaniach. I wtedy to wszystko rozkwitnie. Ale przy okazji o tym sprzątaniu to mówię poważnie. U was to będzie grubo. Tu jakby końcówka roku przed Samhain, to wy macie wręcz jakby normalnie spalić wszystko to, co w bardziej lub mniej rytualny sposób, jak chcecie medytować i palić to świętym ogniem, ale u was spalanie wszystkiego, co związane z przeszłością na potęgę, wręcz, jak to się mówi, wręcz się zaprasza i uprasza. Dobrze, popatrzmy teraz, co tarot in between. Te karty in between i karty totemiczne zwierzęta dostałam dzięki hojności wszystkich tych, którzy wpłacają i chcę was naprawdę bardzo wam za to podziękować, ale kochani, ci, którzy lajkują, subskrybują, piszą komentarze, wiedzcie, że to nie chodzi o to, nie macie się czuć zobowiązani, ja po prostu macham do tych, którzy wpłacili dla nas wszystkich, bo mamy za to fajne karty i coraz piękniejsze się mogą robić te rozkłady, natomiast wiedzcie, że szanuję każdy komentarz, lajk, suba i wszyscy jesteście dla mnie kochani. Okej, dobrze, popatrzmy teraz in between. Co nam powie? Muszę złożyć, żebyśmy zobaczyli wyraźnie. Dobra, to spalanie to wam zostawię tutaj z tą ręką, żebyście wiedzieli, że to ważne. Na chwilę te karty na bok i teraz zobaczmy tarot in between, co nam powie. Aż byłam ciekawa, to sobie podglądałam. Sąd Boży, nieźle. No mówię, tu jest moment zwrotny. Punkt, kiedy siły wyższe, w Sądzie Bożym zawsze jest moment, kiedy karmiczny proces, siły wyższe, puszcza coś. In between to jest tarot pomiędzy, Sąd Boży, karta świat, kończy się jakiś cykl waszego życia, od dwójki do trójki buław. Okej, okay. Oj, przepraszam, bo ja od góry zaczęłam, a no myślę, czwórka, no właśnie, żeby tu po kolei położyć karty. Tak, się zagaduje, a kolejność jest ważna, czyli w tą stronę, pamiętaj, dobrze. Sąd, od dwójki do trójki buław, tu jest trójka do czwórki monet. Przepięknie, popatrzcie, jak wieża przechodzi w kartę gwiazda i pustelnik przechodzi w koło fortuny. Kochani, a tu jest wielkie, jeszcze raz podsumowanie tego, posłuchajcie, od przodków, od kosmosu, wszystko to, co widać było, że podejmowaliście niekiedy decyzje, stawialiście
rzeczy w Waszym życiu, być może na jedną kartę, a być może tak jakby wykazywaliście inicjatywę i wkładaliście w to dużo pracy. I czasami bywało tak, że Wasze marzenia, plany i tak dalej szły w drzazgi, niemniej jednak wielka mądrość i lekcja karmiczna, jaka została odrobiona w tym wcieleniu, mówią przodkowie, w tym wcieleniu przez Was, puśćcie to, co powinno odejść z Waszego życia, nie biczujcie się, że na jakiś czas tam powinniście może zrobić coś lepiej. Jeśli coś runęło w gruzy, jeśli coś odeszło, jeśli coś skiepściliście, albo coś życie i świat pomógł Wam skiepścić, okoliczności i tak dalej, wiedzcie, że to był moment karmiczny, przez który musieliście przejść, żeby wykuć ostrze Waszej duszy. I teraz tak, od wieży przechodzimy po gwiazdę, od pustelnika przechodzimy po koło fortuny. O co tu chodzi? Wszelkie upadki, które były w Waszym życiu, spowodowały, że staliście się samoświadomi. Pustelnik to ten, który nie szuka guru. Pustelnik to ten, który nie szuka autorytetów. Pustelnik to ten, który nie mówi, co mam zrobić. Nie szuka. Pustelnik to ten, który już nie ma w sobie rysu ofiary. Na zasadzie zadecyduj za mnie, podpowiedz mi, co mam zrobić, jak mam zadziałać. Pustelnik to ten, czyli wy, dzięki całemu temu procesowi staliście się wewnętrznym alchemikiem, który samostanowi, zarządza po wewnętrznym promieniu wolności, świadomości waszym życiem. Tak, było trudno, uhuhu, wybuchowo. Ale dzięki temu przeszliście na nową jakość życia, koło fortuny. Bo in between, bardzo mi się podoba ten tarot. Mówi, co będzie po pustelniku, idzie koło fortuny. Dobry obrót losu. Bo z tym poziomem świadomości można już więcej. Tam w poprzednich kartach nam mówiło, wyciągnij lekcję, już se odpuść i nie bój się robić tego, co kochasz. To nie znaczy, że te lekcje, które są przerobione, że one nam się będą jak w dniu świstaka zdarzały co chwila i co chwila. Co było, to odeszło. Co zrozumiałeś, to zrozumiałeś. Co zrozumiałaś, to zrozumiałaś. I teraz już będzie inaczej, z nową jakością. Zatem rób to, do czego serce i dusza woła, bo tam było wyzwanie. W tym asie pucharów, w tym królu buław i w tej szóstce pucharów. Przypomnij sobie, kim jesteś. Po tej szóstce pucharów przypomnij sobie, kim jesteś i rób wszystko to, co kochasz. Zostanie Ci to wynagrodzone. To jest przecudny przekaz dla Was, kochani. To był wyjątkowy spokój. W pierwszym rozkładzie tak jakby szalały we mnie energie, a to był wyjątkowy spokój, ale powiem Wam, że piski w uszach to miałam takie, że ho, ho, więc mocno mi tu różne radiostacje, jak to się mówi, od Waszych przodków nadawały. I mam nadzieję, że wszystko przekazałam. Kruki mówią, że są ważne w Waszym przypadku. Po prostu w jakiś sposób, nie wiem, może pióro, może energia, może ptak, może fototapeta na Waszym telefonie, ale zaufajcie tym krukom. One Was gdzieś będą prowadzić też, kochani. Ja Wam dziś życzę przepięknej soboty, oczywiście jutro magicznej niedzieli. No i żegnam się z Wami. Była z Wami Wasza Ayla. Pa, pa. I wreszcie rozkład numer 3. Przepiękny labradoryt, który, może błyśnie tymi kolorami, który gdzieś Wam tutaj ukaże swoją mapę gwieździstego nieba, natomiast dzisiaj zechciał być raczej granatowo-czarny. Czyli będziemy mówić o rzeczach poważnych. Dobrze, kochani, najpierw orakuły, potem tarot słowiańskich legend, a na sam koniec tarot pomiędzy, tarot in between. Podkreślam, orakuł, ten, który tutaj widać, czyli zwierząt i in between. Mamy dzięki hojności wszystkich tych, którzy wpłacili na rozwój kanału, za co serdecznie dziękuję w imieniu swoim i wszystkich tutaj subskrybentów i tak dalej. Natomiast podpowiadam wszystkim, nie czujcie się jakoś inaczej czy gorzej, jeśli subskrybujecie, jeśli lajkujecie, jeśli piszecie komentarze, to naprawdę, to od serca i od duszy, to też jest wsparcie kanału. Rozumiecie? To jest ten moment, kiedy ja jestem bardzo wszystkim wdzięczna. Natomiast tutaj szczególna wdzięczność dla tych, którzy i groszem wspomogli, no bo tak jak mówię, dzięki temu mamy przepiękne karty i czapka z głowy i szapoba Wam. Dziękujemy. Ok, jedźmy. Zatem patrzmy. Podpowiedzi od Waszych przodków.
dla wszystkich tych, którzy biorą udział w moim rytuale i którzy nie biorą udziału w moim rytuale, w tym, który będzie na Samhain. Kochani, dajcie moment, bo idzie przeze mnie dziwna energia. Zaczęłam pocierać ręce, przygarbiłam się i mocno się skupiłam, a ja zawsze jak robię rozkład, to zawsze robię go jakby w pełni świadoma pola, które mnie otacza i wasi przodkowie, generalnie oni mnie się wydają jacyś tacy wyjątkowo skupieni, wyjątkowo przyczajeni w dobrym, ale przyczajeni w taki sposób, że ja czuję, że jest jakiś wskok, że oni tak jakby mówią, że ty się skup teraz, bo nie tylko do mnie, ale i do was, bo jest to moment, który jest ważny. To jest jakiś wskok do czegoś nowego i tak dalej. Okej, zobaczmy. Pocieranie rąk idzie mi dosłownie cały czas, mam ochotę robić tak. Dziwne. I wiecie co? Ja mam czakry w dłoniach bardzo mocno aktywne. Tu zwykle są jakby szpilki, mrówki, gorąco. Ale bywa też, że mam lodowate palce rąk, a teraz zaczynam mieć chłodne, więc tu dużo jest energii. Okej, dobra, popatrzmy. Popatrzmy, co tu się będzie działo. Oh, werbena. Przodkowie. Poczekajcie chwilę, kochani. Po pierwsze, nie dla wszystkich z was, ale dla znaczącej grupy osób, która mnie ogląda, jest moment, kiedy wasi przodkowie mówią przed świętem Samhain, przed naszymi słowiańskimi dziadami, czyli innymi słowy, przed 1 listopada, gdzie jest święto zmarłych, a 2 listopada to dzień zaduszny, oni was proszą, żebyście zwrócili uwagę, podkreślam, będziecie wiedzieli, ta grupa osób, która musi to usłyszeć w tym rozkładzie, nie mówię, że wszyscy, ale już czujecie, że coś jest na rzeczy, albo czuliście w waszym życiu, to nie dla każdego przekaz, ale tu jest taki moment, jeśli podejrzewałeś, że na ciebie był położony, to jest rozkład ogólny, więc mówię nie do wszystkich, tych, którzy czuliście, teraz nie wywołujcie wilka z lasu, podkreślam, jeśli tego nigdy nie czuliście, to weźcie pod uwagę, że to jest rozkład ogólny i jest to przekaz dla tych, którzy czuli wcześniej, że na was był położony urok miłosny kiedyś tam. Albo jeśli, nie moralizując i nie mówiąc tam niczego, co tam wolno wojewodzie i tak dalej, nie mówiąc niczego, albo jeśli wykładliście kiedykolwiek na kogoś uroki miłosne, to tu jest ten moment, kiedy wasi przodkowie mówią wam, że przed tym świętem właśnie zmarłych, dżadami, przed sabatem Samhain, zrób oczyszczanie, zrób czystkę porządną. Pomożemy ci ściągnąć wszelkie następstwa i to, co się tam podziało, jak gdyby w twoim czy w innych życiu w związku z tym, że... To jest wypowiedź do tej części z was, która powinna to usłyszeć. Cała reszta... I nie tylko ci, którzy jakby i do których mówiłam przed chwilą, inaczej, dla całości rozkładu przesłanie jest takie: jesteśmy z tobą, mówią przodkowie, to jest ten moment, kiedy uwalnia coś, oczyszcza twoja dusza, kiedy możemy rozbłysnąć ochroną i protekcją, ale podkreślam, kochani, jeśli pracujemy z siłami rodowymi, z tymi, którzy odeszli, nie jest to wywoływanie duchów. Ja tu się zwracam do tych, którzy są jak gdyby początkującymi, nowicjuszami na tej drodze. Praca z rodem, praca z pokoleniami, które odeszły, to nie jest wywoływanie duchów, to jest poczucie, że siła i mądrość, moc przodków stoją za mną, ale to nie jest również równoznaczne z tym, że oni są równi z Bogiem, Stwórcą i że wszystko za nas załatwią i że wszystko mogą. Natomiast tyle, ile mogą, tyle dadzą na pełnej wersji, jak to się mówi, jakby, a pełna wersja jest tutaj, bo wyszli przodkowie, którzy mówią wam, że będą was wspierać. Dodatkowo będą oczyszczać w jakiś sposób wasze pole uczuć, wasze oświecenie duszy. Protekcja idzie również przed tym, czyli ochrona przed tym, gdyby ktoś próbował na was jakieś, nie wiem, czary, uroki, mroki i tak dalej rzucać, to oni mówią, że nadszedł ten czas, tylko błagam, wcześniej dla tych z was, do których mówiłam oczyszczanie, to oczyszczanie jest potrzebne, żeby oni mogli zadziałać, bo inaczej karmiczne prawa i tak dalej. Ale tu jest ten moment, kiedy przodkowie wychodzą i mówią jakby, że są gotowi dawać wam swoje wsparcie, jakby, bo można, bo, nie, bo jakby kosmos, jakby Stwórca zaczyna im na to pozwalać. Weszliście na jakiś wyższy stopień wibracji i jest moment, kiedy
kiedy oni mogą zwiększyć swoją ochronę i swoją protekcję. To Wam chcieli mocno przekazać poprzez wymiary i proszą Was, żebyście byli świadomi, że w ogóle magia wszystkiego, co jest związane, kolor fioletowy, to już mówię, że jakby będzie Was kochał. I żeby było ciekawiej, ta świeca, o której mówiłam na początku mojego wstępu, to ona tu jest jakby granatowa, ale musicie mi uwierzyć, że ona jest tak fioletowa jak nic na świecie, natomiast kamerka swoje prawa ma i oświetlenie zawsze czyni cuda. To jest fiolet taki, że bardziej być nie może, a tu jest szafirowa. Okej. Natomiast o co chodzi? Karta jest fioletowa i na całe szczęście to widać. I kolor fioletowy to jest ten moment, który lubicie, nie lubicie. Ja nie namawiam, żebyście się ubierali oczywiście w fiolety i tak dalej, ale jeśli zobaczycie gdzieś pryzmat fioletowy, moment fioletu, kwiat i tak dalej, który Was zawołał, to chcę Wam powiedzieć, że ten kolor mówi Wam, że warto popracować z jego energią, czy to w medytacji, bo to mocny kolor oczyszczania wszelkiej jakby negatywnej karmy z poprzednich wcieleń i tak dalej. I ja tutaj nie straszę, czy nie demonizuję, ale umówmy się, każdy z nas, kochani, nawet ja, czy każdy inny człowiek, nie wiem, jakiś guru jakiejkolwiek religii i tak dalej, ktoś, kto mówi, że jest najbardziej jednorożcowy i puszysty, no nie ma ludzi na tej ziemi, którzy nie mają negatywnej karmy. No nie ma, kurde, bo inaczej byśmy chodzili po wodzie, urzeczywistniani wszelkie swoje plany mrugnięciem oka i bylibyśmy już na poziomie półbogów i tak dalej, bliscy Stwórcy. Więc o tym tu mówimy, rozumiecie? Więc jakby negatywna karma, jakakolwiek by nie była w poprzednich wcieleniach, chce być oczyszczana przez ten fioletowy kolor. O co jest podpowiedź moja? W takim sensie, że teraz możecie do końca roku albo przynajmniej przez miesiąc, jeśli chcecie, to gdzieś tam przy pełni, przy świetle księżyca, albo nie przy pełni, tylko przy jakimkolwiek księżycu, zapalać fioletowe świece i oczyszczać tą negatywną jakby karmę z siebie, podkreślam, bo Wasz lud mówi, że to bardziej o Was chodzi niż o niego w tym momencie. I ja nie straszę, tylko mówię, może to są jakieś minimalne niedociągnięcia, dla każdego coś dobrego. I podkreślam, ja używam, ja będę mówiła, ja nie lubię polecać, żeby nie było, że ja jakieś spółki mam i w ogóle nie wiadomo, jakie biznesy tu tworzę, natomiast jakby ja nie mam nic wspólnego z tym producentem, ale ja używam takiego kadzidła, które sprawdziłam, natomiast do oczyszczania negatywnej karmy. To jest kadzidło, które jest jakby złożone ze 113 naturalnych jakby składników, gdzie są zioła, gdzie są kamienie mineralne, gdzie jest namadlane to kadzidło przez takich, a nie innych ludzi, którzy go tworzą. I ono rzeczywiście, ja je sprawdziłam niejednokrotnie, ono działa. To rzeczywiście ma fajną wibrację. Natomiast ja, pokazuję tutaj, jak ono się nazywa, bo do takiej fioletowej świecy jakiejkolwiek, czy maleńkiej, czy nie, moglibyście na przykład zapalać do końca roku albo przez miesiąc, jak tam Wasza intuicja podpowie, bo przodkowie będą pomagać. Na przykład takie kadzidła w intencji oczyszczania wszelkiej negatywnej karmy. I to jest moduł, który pomoże, jak to się mówi, Wam jakby bardziej rozłożyć skrzydła, zabłysnąć. Podkreślam, jak Was zawoła inne kadzidło, to się w ogóle tym nie przejmujcie, tylko kupujcie, ale coś tu jest na rzeczy. Jeśli chcecie brać udział w moim rytuale, tym, który ja będę robiła na Samhain, o którym mówiłam na początku, to okej, też jak to się mówi, pomoże, ale wtedy nie uciekajcie i przed tą pracą z fioletowym kolorem i z tym kadzidłem, bo to jest jakby, nie patrzcie na to, czy to jest Wasz obowiązek, tylko patrzcie na to, że to jest Wasza inwestycja w Waszą jakby lepszą energię, w bardziej świetlistą przyszłość. O to tu chodzi. Popatrzmy teraz, co zwierzęta. No wieloryb, no oczywiście, no humbaki, no będzie pieśń kosmiczna. No witaj Syriuszu i jego energia. Zaufaj wielkiej tajemnicy. Pierwsza karta zwierząt, totemów zwierzęcych, mówi nam o tym, że kosmos do Was śpiewa, że jesteście dostrojeni do energii kosmosu, że czujecie te subtelne prądy, że czujecie przez skórę, dreszczami, jasno czujecie, jasno wiecie, co Wam ten wszechświat chce powiedzieć. Uczulcie się na to, jeśli nadal tam uważacie, że wydawało mi się i jakby nie słuchacie tego, co Wam mówi jasno czucie i jasno znanie, jasno czucie to jest to, co podpowiada ciało, co przychodzi z intuicją. To jest ten moment, kiedy serce Wasze gdzieś tam wzbiera takim jakby falą czy prądem i na przykład napłyną Wam łzy do oczu przy patrzeniu na coś, albo czujecie dreszcze. To
To jest to. Pływasz jak wieloryb w energii kosmicznej. Czujesz to skórą, meridianami. Czujesz to każdą komórką swojego ciała, jak elektryzuje wszechświat i co on ci chce powiedzieć. W ogóle wieloryby też jak gdyby z wami mocno. No mówię, Syriuszanie, welcome to. Ale wieloryby mówią do was: zaufaj wielkiej tajemnicy. Być może plakat wieloryba na waszym telefonie albo gdzieś tam w świadomości będzie wam pomagał utrzymać ten kontakt, ale tu jesteście podłączeni do źródła, tak bym powiedziała. Popatrzmy na drugą i trzecią kartę. Ryś, mój ulubiony. Ryś, życie to tajemnica i wilk przekształć wiedzę w mądrość. Posłuchajcie, tu jest moment taki, te dwa drapieżniki to wielcy indywidualiści, przy czym ryś jest raczej samotnikiem, a wilk żyje stadnie, aczkolwiek jest bardzo wolny duchem. Innymi słowy, on dla rodziny i najbliższych zrobi wiele, natomiast nigdy nie wbrew sobie. Dowodem na to jest teza, że nigdy nie widziałeś wilka w cyrku. Tygrys, lew, one tam dadzą się, jak to się mówi, jakby, wiecie, poddać tresurze. Wilk to nie ten, on nigdy nie zrobi czegoś wbrew sobie. Mimo wielkiej miłości do stada, do rodziny, on jest wielkim indywidualistą. Tu jest jakaś podpowiedź dla was. Czy uszanuj tą cechę w sobie, czy uszanuj tą cechę w partnerze, bo tu też indywidualista, raczej samotnik, wilk stadny. Jak to pogodzić razem? Kogoś, kto potrzebuje odpocząć, z dala od rodziny i tłumu, z kimś takim, kto opiekuje się stadem? To jest podpowiedź dla was. Rozwiążcie tą zagadkę sami. Być może popatrzycie inaczej na swojego partnera, partnerkę. Jeśli jeszcze przy was go nie ma, być może zwróćcie uwagę na to, jak pogodzić naturę wilka z rysiem. Tu jest wielki samotnik. To nie znaczy, że on nie przyniesie pożywienia dla swoich młodych. To nie znaczy, że on się nie zaopiekuje swoimi dziećmi, czy też swoim partnerem. Niemniej jednak on będzie stawiał na to, żeby pozwolić mu żyć jego własnym życiem i chadzać jego własnymi drogami. Nie znaczy nielojalnymi, nie znaczy jakimiś nie takimi. Po prostu on taki jest. Wilk, bardziej stadna natura. Jak wy to pogodzicie w waszym życiu, w waszym biznesie? Ja nie wiem, ja tylko przekazuję wiadomości. Niemniej jednak ta dwójka przy wielorybie, który mówi słuchaj podpowiedzi, potrafi się dogadać. Może chodzić o spółki partnerskie. Może chodzić o wasze miłości, o to, co was jest w partnerstwie, albo co was woła jako partner, który chce przyjść, że przeciwieństwa ładnie się łączą. Tylko nie próbujmy z rysia uczynić wilka, bo umrze na chorobę duszy i odwrotnie. Uszanujmy się. Tu jest jakaś taka podpowiedź od przodków, ale wszystko tu się kręci w temacie miłości na razie. I te uroki i tak dalej. Spółki partnerskie, podkreślam, jeśli masz fajnego partnera, to może w biznesie czy gdzieś patrz na to szeroko. Biznes, uczucia, partnerstwo, dzieci i tak dalej. Popatrz na swoje dzieci, czy jest wilkiem, czy jest rysiem. Nie każ mu być, kurczę, wilkiem, jak jest rysiem i odwrotnie. I nie żądaj od niego, jak ty jesteś wilkiem, że ryś ma się stać wilkiem, bo byłoby to nagięcie prawa kosmicznego, przegięcie chciałoby się powiedzieć. No, a jednocześnie jeśli ty jesteś wilkiem, to nie pozwól sobie nikomu wmówić, że masz być rysiem. I odwrotnie, coś takiego. Podpowiedź od przodków tutaj bardzo ciekawa. Teraz popatrzmy, co słowiański tarot. Świat, moja... Kocham słowiański tarot, bo on od razu pokazuje jak z przodkami. Tu jest jakby korzenie, drzewo, tam anioły i nie tylko, i wróżki, i wszystko siedzi w symbiozie. Tutaj świat i zaświaty, i wąż, i chtoniczne energie, i wszystko to w symbiozie spotyka się na ziemi. Przepiękne. Karta świat, siódemka buław. Dla tych z was, którzy pracują ze słowiańszczyzną i z bogami słowiańskimi, Weles w skórze niedźwiedzia wychodzi w pomoc. Arcykapłan. Szóstka pucharów. Siódemka miecz. A tu jest ciekawie, bo tutaj wam wszystko mówi. Jakiś okres życia, nieważne ile masz, 20, 15, 60, 70, 40, 30, nieważne. Jakiś etap życia. On
już się zakończył. Przeszłość próbuje cię wodzić na manowce. W jaki sposób? Zaraz będziemy próbować rozgryźć temat, ale nie do końca musimy wszystko wiedzieć. To odgadniesz ty. Przeszłość próbuje cię wodzić na manowce. Jakiś okres życia się zakończył. Walcz o to, co nowe. Podążaj nową ścieżką. Czas już, abyś się stał po arcykapłanie, który pokazuje tam wyjście o, jakby tutaj, wiadomo, w nowe. Mówi, idź w nowe. Tradycyjnie, fakt, bo arcykapłan to tradycja, ale mówi, walcz o to, o twoje ideały, o twoje przekonania i nie utykaj w przeszłości. Co by to miało znaczyć? Idą zmiany po mojemu. To by mogło znaczyć, że niekoniecznie trzeba, wiesz, burzyć wszystko i wywalać do góry nogami, ale pozwól, żeby rzeczy, które już ci nie służą, odeszły. Siódemka mieczy na karcie szóstki pucharów. Iluzja na przeszłości. Pewnego rodzaju oszustwo na przeszłości, pewnego rodzaju ciąganie na manowce przez przeszłość. Może mówić, że no nie wiem, podam przykład, ale to tylko jeden z milionów i nie czepiajmy się Waszych znajomych, ale może jakieś grono znajomych już trzeba, no jakby to jest koleją życia, życie normalne, że my wyrastamy z jakichś miejsc, zdarzeń, ludzi, prac, projektów i jeśli tak próbujemy sobie jakby wmawiać, że tu jest nasza ekipa i po prostu ja tu będę taki, nie wiem, jakby wierny i tak dalej i położę swoje ideały i będę Was ciągnął i będę Wam tłumaczył, że może się wszyscy rozwiniemy w tym kierunku, a inni nie chcą, to może warto popatrzeć na to, czego Ty chcesz, zostawić pewnego rodzaju zdarzenia, ludzi, ideały, epoki, nie wiem, garderobę w szafie, i milion innych rzeczy zostawić w przeszłości i iść po swoje uparcie. Tutaj jest wielka nauka Twojego życia, mało tego, tutaj jest jakieś wyzwanie po to, żebyś się, że już dorastasz po to, dorosłeś do tego, żeby stać się nauczycielem nie tylko dla siebie, ale i dla innych i żeby pójść gdzieś naprzód, pokazuje ten arcykapłan. Świat mówi o tym, to jest piękna karta, tak, jak się uczycie tarota, to tam cud, miód i maliny, ale również on o tym mówi, że jakiś etap, jakiś świat, mikrokosmos, zakończył się ten etap, było pięknie, było cudownie. No i możemy zostać w swojej brugi znowu i żyć cały czas w średniowieczu, tylko pytanie, czy cały czas chcesz przeżywać dzień świstaka, czy jeśli ci, a tu już jest ten etap, kiedy dusza już mówi, no czegoś by się jeszcze chciało, kurde, niby wszystko jest fajnie, ale czegoś by się chciało. No właśnie, to jest ten moment, kiedy hej, przygodo, przygodo, namawia cię to wszystko do jakiejś wielkiej metamorfozy. Tak by powiedziały te karty przeze mnie, mówiąc, jak to się mówi do Was. Czyli tu jest metamorfoza, przed którą nie uciekniesz. Porzucenie starych przekonań, nawyków, światopoglądów, tego, co cię dusi, tłamsi, wyjście w nowe. Po karcie siódemki buław nie będzie to takie hopsiu, bo tu trzeba zawalczyć o swoje prawa, o swoje możliwości, o to, że ja również może chcę coś tutaj powiedzieć albo dopowiedzieć, albo może po prostu trzeba będzie dać odpór tym innym wszystkim, którzy mówią ci, że ci się nie uda, albo po co ci to, ale i tak dalej. Tylko zawalczyć, błagam, w sposób asertywny i honorowy, ale czas w nowe, mówią te karty. Czas w nowe, to jest Twoja lekcja. Tradycyjnie, ale w nowe. Nie musisz wywracać świata do góry nogami zupełnie po tej karcie. Na zasadzie, że no nie wiem, raczej tutaj nie widzę, żebyś nagle po arcykapłanie jednak tak jakby tradycyjnie jakby robimy wielka lekcja i nauka, ale jednak nie widzę, że no nie wiem, jeśli jesteś na przykład biznesmenem wyższego szczebla, żebyś rzucił wszystko i pojechał medytować do ashramu. Chociaż niewykluczone, ale raczej nie taka zmiana. Tu chodzi o następny, kolejny etap jak gdyby Waszego życia. I teraz zobaczmy, co powie nam tarot in between. Tylko pozwólcie, że ja złożę te karty inne, żeby było widać wypowiedź tego, tak jak robiłam przy wszystkich rozkładach, bo mamy tutaj mało miejsca, to na boczek. I teraz jedziemy, dobra. In between to jest taki fajny tarot, gdzie on pokazuje przejście nietypowe, przejście z jednej karty w drugą, z piątki na szóstkę denarów, z piątki na szóstkę buław, czyli mamy dwie piątki, czyli tu się dzieje, bo piątki to eksplozja, to interakcje, to
I tu mamy asa mieczy, odcięcie. Ok. As mieczy idzie na dwójkę mieczy. Muszę, odcinam i muszę pomyśleć. Dwójka buław idzie na trójkę buław. Wow. I karta wieży idzie w kartę gwiazda. Posłuchajcie. Tu jest wielkie być albo nie być. Tu jest moment, kiedy dla tych z Was, a już wypada odciąć się od tych scenariuszy, że jakieś tam niepowodzenia, niesnaski, nie wiem, bida z nędzą na poziomie duchowym, emocjonalnym, czy też materialnym. Już wypada z tym stanąć w szranki i wziąć, jak to się mówi, laur zwycięstwa nad tym. Piątka buław idzie na szóstkę buław, tu jest laur zwycięstwa. Nad tym wszystkim, co Was męczy, dręczy, upokarza w mniejszym lub większym stopniu. Odcinamy to przez asa mieczy. Chwilę można pomedytować w świątyni dumania, bo o tym dwójka mieczy mówi, jakby w tym in between. Czyli tu jest as mieczy, z tyłu jest dwójka mieczy. Odcinam, a potem się zastanowię, co z tym zrobić. I wyciągamy wnioski z całej przeszłości, obieramy kierunek po dwójce buław, a trójka buław to jest karta brama, gdzie już czujecie swój flow, czujecie, do czego jesteście powołani, czujecie, co kreować w Waszym życiu i zbierając wszelkie doświadczenia po wieży, która była w Waszym życiu, ruszacie w kierunku, karta gwiazda mówi, no niczym, rozumiecie, Wasz kompas wewnętrzny mówi Wam już, co tutaj trzeba tak naprawdę zrobić, w którym kierunku trzeba ruszyć, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju, no turbulencje to nie powiem przy karcie wieża, tylko wszelkiego rodzaju, znowu by się chciało zaśpiewać, parafrazując Korę, i runął, upadek był wielki. Takie były momenty w Waszym życiu, ale to jest ten punkt, w którym już wypada pożegnać to wszystko, odciąć to, i ruszyć po nowe w kierunku karta gwiazda mówi nam o tym, że szybko to oczywiście nie musi się zadziać, bo karta gwiazda zawsze mówi, płyniesz we właściwym kierunku, jesteś na ścieżce, niebo gwiaździste nad Tobą, przodkowie, gwiazdna rodzina, Twoje serce, Twoja dusza, wszystko Ci pokazuje, niczym kompas, niczym sejsmograf, w jakim kierunku masz płynąć i płyń tam, dotrzesz do celu. Tylko gwiazda o tym mówi, że to jest zwykle podróż, która trochę trwa, nie dzieje się to z dnia na dzień. Natomiast no, to, co miało ulec spalenia i lec w gruzach, legło już w gruzach w Twoim życiu. Przestań już, jak gdyby piątka denarów przechodzi w szóstkę denarów. Zobacz, gdzie możesz dostać pomoc albo gdzie ją dostałeś. Nie bój się ubrać wieńca laurowego na swoją głowę i iść w kierunku zwycięstwa. Zmień schemat myślenia, jeśli jeszcze masz jakiś taki w krainie ofar jesteś, to zmień już ten schemat myślenia raz a dobrze. Natomiast ogólnie bym powiedziała, że u Was to raczej te karty pokazują, żebyście przeszli przez to, że już wyszliście z tej krainy ofiar, w tym wcieleniu, przerabialiście to, ale teraz odcięliście tą krainę ofiar i jak gdyby na gruzach, może za dużo powiedziane dla niektórych z Was, ale jednak na gruzach albo teraz zaczynacie budować, albo już dawno zaczęliście budować i byleby tak dalej. Karta gwiazda zawsze obiecuje spektakularne efekty, moi drodzy. No i toż miałam Wam do powiedzenia dzisiaj. Kochani moi, byłam z Wami ja, Wasza Ayla. Żegnam się z Wami wszystkimi, życząc Wam przepięknego sobotniego wieczoru, cudownej niedzieli i pa, pa.